Witam wszystkich widzów w kolejnym odcinku. Dzień 300 któryś vlogowania codziennych odcinków. Już chyba 7 filmów na zapas nagrałem. Teraz będziecie widzieć je wszystkie po kolei. No ten jest tygodniowym opóźnieniem, wychodzi na to. Ale jak jest akcja, to trzeba coś nagrać. Później będzie padało, będzie przerwa. Pewnie dużo osób się pyta, kto to jest ten Przemek, że codziennie na odcinku jest. Przemek to jest mój przyjaciel z zerówki, nie? My się znamy. Nawet wcześniej? No nawet wcześniej. Nasze mamy się, rodzice się znają, nie? No. No i tak po prostu zostało. I ten sam rocznik, dlatego z Przemkiem mam dobry kontakt. I przychodzi też do nas pomagać. Mrugnij dwa razy, jak cię wykorzystujemy. Ile zostanie worków? 7. To tylko 5 wsypaliśmy, tak? Wychodzi na to. Czy więcej, czy 6? A, 13. To 6. Dobra, dobra. Dobra. Groszek ładny. Elegancki. Próbę jeszcze zrobimy. I idziemy na kawę poranną. Tam 310, 15 może być. Dobra. Ej, chyba od tej strony, bo tu jest bardziej równa, nie? Tak, tak, jest z tej strony, dobrze. Ale i tak w koło ścieżki musisz zrobić. Co? A no to ja wiem! Pierdolisz. Jest tutaj granica i jest tam na środku. Obydwa zajeździłeś i teraz weź je szukaj. No. Ślepy byłeś, kurwa. Zapomniałem o nim. Awanturen, awanturen! Bary wkurzony, bo mu kurwa słupek graniczny wywaliłem gdzieś. Kurde, to teraz pojechał po szpale taki wkurzony. Szukać. Ale będzie jazz. Będzie miesiąc mówienia, kurde, co ty robiłeś? No z głupoty, kurde. No z czego innego. Zapomniałem o tym słupku. Robiłem to. Zapomniałem, że na tej działce jest tutaj słupek graniczny. Bo to jest nasza własność, tu ma działkę budowlaną, bo tu rolnik z Hollywood, jak będzie stary, chce się wybudować. I teraz mówi, nie wie jak ogrodzić. O, jedzie po szpadem. Zaraz zobaczycie, co będzie się działo na radiu, bo już dojeżdża. Ja pierdzielę. Tak ciężko tu idzie, bo tu zamarznięte. Zobaczymy, czy to wyjdzie na nawigacji. Na godzinę, bo te lejki nie odbiorą tego grochu. Zacznie się zapychać.
No na nawigacji idzie fajnie. Jezu, jakie zamarznięte tu. Tu 3 razy przejechał, za słabo. 4 razy trzeba przejechać. Przejadę jeszcze raz, bo po prostu będę wiedział, dokąd siać, podnosić, żeby ścieżka tutaj była. Odtąd będę siał. Się okleja. Woli iść trochę. Kurde, tata kopie i kopie. A tu piasek. Zwolnię, bo się... No i chuj, kurwa. Zwolnię, bo się co? No i chuj. Zajebiście, kocham ten stan. Teraz procedury nie znam. Zapomniałem procedurę teraz, tak? Trochę do góry, cofnąć. Tylko nie za... Nie zrobić kuku. Grochu to ja muszę wyrównać, bo to kurwa po samej ziemi się ciągnie header. Będę miał po nie wybieranie z tego rostela. Coś czuję, że coś zapomniałem, ale nie wiem co. Też takie macie nieraz wrażenie? Później się dowiecie na koniec, jak zasiejecie. Jak zrobicie tą robotę. No staje, no bydlak nie chce iść. Jezu, teraz jeszcze takie... Ślimaki tu będą. Esy, floresy. No nie chcę zobaczyć, co się dzieje. Stoi i zaraz stanie w miejscu. Ja p***ole, Marek kopie już pół godziny. Znajdziesz ten słupek, który znałeś i dopiero dokończysz się. Ja... Nie będziesz tego pytać.
tam pomoże, wiesz. A nie ma w ogóle lepszych materiałów? Musi być guma na przykład, jeżeli chodzi o wał? Są plastiki, ale plastiki takie by były akurat, nie plastik lepszy. Tak mi się wydaje, tutaj plastik, tu jest guma. Wtedy skrobak można dać prawie do samego końca, ładnie skrobie. Do plastiku nie przybiera tak ziemia, a guma ma uciąg lepszy niż plastik. No ale tu tak jest, a tutaj nie da rady dać skrobaka bardzo blisko, bo wetnie się w tą gumę, wcina się w gumę, nie? Trochę wilgoci, tak jak taka pogoda jest, to nie da rady siać. Z otoczenia bierze wilgoć sobie, nie? Wiesz, nabiera wilgoci, a ziemia sucha i się okleja. Bo słońca nie ma. Jak słoneczko, to powiem ci, że idzie. Najgorzej, jak jest pochmurno. Kraczkę nawet ma. My właśnie skończyliśmy siać groch, zjedliśmy obiad i mamy już tutaj przygotowane pod grodzenie paliki plastikowe, drewniane, drut i jedziemy grodzić, żeby nam te klarnety tam nie poryły. Dobra. Znalazłeś ten słupek tam? Nie. Czy on tam musi być? No widzisz, szaci to ja nie zrobiłem, nie zakopałem go. Co? Nie zakopałem. Tam jest, muszę. No, grodzimy, jak widzicie. Tutaj. Od tej strony tam ma sąsiad płot. Mówi, to... żeby do tej skrzynki się podłączyć. Tam? Jak dolnie dzika, to od razu obiad będzie. Co? Zagrodzone? No. Koło domów musimy grodzić, bo dziki wchodzą. Sąsiad wyszedł, mówi, no pod samym domem muryją, nie? Ogródek. No. Nie musi kopać. Wszystko szło dobrze. Nie? Trochę się podenerwowałeś tylko o te słupki graniczne? Nie będziesz wykopywał mi, wyorywał mi granic. Ale ja zapomniałem. Rozumiesz? Ale zobacz, że no. Takie szczęście, że dwa razy gdzieś łapa poszła bokiem, bo jak to by byś płacił po geodezję po 3000 zł, bo mi ci tego nie popuścił. Nie popuściłbyś? A co? Godzinę kopał. Bo to ja tam kurwa zostawiam i sieję i ty masz tak samo zostawić kurwa, bo ten słupek okulary słoneczne założyłem i zapomniałem, że no. Tam jest. Tutaj jest źle, bo tu będę na pewno jechał. No to się przedstawi. No. Na pewno będę. Ciekawe czy starczy, trzeba rozciągnąć, bo ja czuję, że jest za mało i gówno sobie. Tu Przemysław jest. Lepiej nie nagrywaj, gdzie rozkopujesz kawałek. Nie, normalnie. Braknie. I braknie! Metr braknie! Nie da rady. No zobacz. Ty, no... Chociaż... Ty! Tutaj, nie? Słuchaj! Wiesz, co by się zrobiło, nie?
No ta, o, tam nie wolno, bo tam jest sąsiada. Jak on zobaczy, to będzie galimatias. Tutaj, trzeba będzie jeszcze wbić jeszcze jeden, tu. No, bo tam granica nasza. A.